Kurde, troszeczkę ten słońce świeci. Witam, witam. Party City. Dzisiaj taki sklepik wam pokażę. Czekaj, bo jest tak. Ten sklepik wam chcę pokazać w środku. Zobaczymy, czy mi się uda. Czy mnie nikt nie będzie gonił. Jakaś dynia. Nie, żartuję. Teraz są w Stanach są Halloween, nie? Także różne rzeczy są. I przy okazji coś muszę tutaj kupić. I pokażę wam, jakie są dziwne, różne. Hello. Różne dziwne rzeczy. O, pani tyle nakupowała. Misie, nie misie. Także o, takie coś. Straszydełka jakieś. Nic, wejdziemy do środka, coś wam pokażę. Proszę bardzo, taki gościu. Trzeba go gdzieś nacisnąć, żeby pewnie działał. O. Cyk, cyk, cyk. Baloniki. Chodzi. O, kurde, ależ mnie gościu przestraszył. Popatrz tu. Cyk. O, tu. Tu jeszcze głos można sobie ustawić. To jest dobre. Idziesz sobie, idziesz. To już mnie gościu teraz zrobił. Popatrz tu. Idziesz sobie, idziesz, a on. O nie. Już nie będzie mówił. Nie, mówi. Dobra, dobra. Idziemy dalej. O, chłopak z piłą motorową. Cyk, cyk. Są różne takie popieprzone te figurki, nie? Ceny takie, jakie widzicie. O. Takie trubki. Trubki, nie trubki. Różne rzeczy. Co tu jest coś ciekawego? O, proszę. Worek na krew. Możecie sobie kupić worek i wciskać tam krwi ile chcecie. Tu jest ogólnie ten. Teraz jest bardziej tak wszystko zrobione na ten, nie? Na Halloween, co nie? Ale też są normalne tam ubranka, nie na Halloweenowe tylko, nie? Także proszę. Taka macha 64 dolary. Coś tu drogo te maski są. O, taka zwykła 9 dolarów. Proszę bardzo, jaki piękny strój dla kobiety. Kurde. Biczyk, pejczyk, czy jak to nazwać. Nie wiem, co to jest. O, to jest takie coś. Że z tej strony, o. Kurde, taki gościu. Zrobimy tak. Będzie pięknie, nie? O, tylko tak schowamy. Kurde, podobny do mnie, nie? Trochę. Nos ma większy chyba. O, to tak. Tylko widać metkę, no ale nic. Co takie coś kosztuje? 5 dych. Ceny tu są to jakieś kosmiczne troszeczkę. Nie wiem czego. Ale może takie są ogólnie ceny. Nie wiem, gdzieś na tym patrzyłem ostatnio na jakichś innych stronach, to trochę tańsze wszystko było, nie? No ale nic. To jest ciekawe też. W nocy byś się tego. O, albo to. W nocy byś, kurde, zobaczył takiego gościa, nie? To troszeczkę by ten. Troszeczkę by było strachu pewnie, nie? Takie machy. To zwykła taka macha, nie plastikowa. 14 baczków kosztuje. Cyk, cyk. Co tu jeszcze? No jest tu takich dużo pierdół. O, takie ubranko. A czy to nie jest ubranko? To można sobie powiesić i to coś chyba jeszcze robi, nie? Nie wiem, czy to coś robi. O, tu są wyprzedaże. O, proszę bardzo. Tu jest jakiś misiu za 13 baków. Zaraz coś tu znajdziemy, kurczę. O, proszę. Następny gościu. Taki X-Large. X-Large. Nie. O, i to już macie tanie, nie? 13 dolarków. To już jest taka cena dobra. 39, 13. Już są takie ceny trochę lepsze, nie? Co tu jeszcze jest? O, proszę. Takie ubrania. Maseczki. Na takich różnych stronach dla dorosłych takie maseczki kiedyś widziałem, jak oglądałem. Teraz już, kurde, stary jestem, to nie oglądam, nie? O, ale taka maska, proszę. Piękna, nie? Kurczę. No i co? O, ja kiedyś szukałem takiej maski, jak wywiady robiłem, żeby, kurde, jak ludzie się wstydzili występywać, to żeby
w takim czymś byli. O, i super takie maski. A tu nawet są połówki, że możesz być pół czarny, a pół biały, tak? Dobrze mówię, czy nie? Nie, to jest tylko pół. Dobra. To nie możesz być pół czarny, pół biały. Możesz być albo biały, albo czarny. No. I ogólnie... Ogólnie tu już jakieś te... Takie rzeczy typu takie. To już jakieś takie bardziej na takie normalne, nie? Znaczy normalne, nie na halloweenowe, tylko takie ubranie. O, proszę, jaki łańcuch można sobie kupić na klatę. Kurde, zadychę. Złoto tanie, nie? Takie pierdółki jeszcze są. Jakieś, o proszę, pani pielęgniarka, jaki piękny ten fartuszek, kurczę. Co tu jest? O, na Halloween jeszcze takie coś jest. Nawet dla takich bobasów na Halloween są ubrania, nie? Wiadomo, za chwilę ktoś powie, że to popieprzone święto czy coś, no, no jest jakie jest, co nie? Tylko chodzi o to, że jak wiesz, jak żyjesz w Stanach, dzieci masz w szkole, no to kurczę, to jest święto, nie? Nie powiesz dziecku, żeby to czy tamto, bo wiadomo, jak się cieszy. W ogóle ogólnie to dużo rzeczy na tym świecie jest popieprzone, no i tyle w temacie, nie? Tylko chodzi mi o to, że czasami ludzie tak patrzą na to, że o, bo to takie, bo to święto, kurde, przynajmniej my jako ten. O, ale takie coś szukałem małemu. Taka macha. Widziałem gdzieś na scenie, ładnie to wyglądało. Tylko to są duże, kurczę, nie wiem, czego takie duże to są. Ale coś tu znajdziemy, coś znajdziemy. Coś znajdziemy, to było takie piękne, duże. Jakieś inne pierdółki, nie? Nie, ogólnie to, o, tu jest taki potworek. Tu są te, jak to się nazywa, co się napieprza kijem, nie? Na urodziny wsypujecie tutaj ten, wsypujecie tutaj, no, cukierki i takie różne rzeczy. I napieprzacie ty kijem, tam się cukierki sypią. I wtedy ten. No, tu są jakieś takie pierdółki, proszę, z 13 na, raczej z 50 na 13. Proszę bardzo, tanie, tanie. Niektóre rzeczy są tanie. Trzeba tylko dobrze szukać, nie? Nie są te... Nie są... O, tutaj 32 zety z 60. To już takie bardziej prestiżowe. Bardziej prestiżowe, co nie? Także jest ogólnie tego dużo, dużo. Tutaj dla dziewczynek, tutaj dla chłopaków. Tak to wszystko wygląda mniej więcej, nie? Sorry, że tak może szybko śmigam, ale chcę jeszcze na plażę śmignąć może, a może nie? Proszę, tu jakieś są jeszcze te... A, to żarówki zwykłe, normalne. Tu jakieś świecidełka, pierdółki, takie rzeczy. Mówię, to ogólnie jest dużo na Halloween, ale ten... Ale też są na przykład tak jak tutaj, jakieś talerzyki zwykłe, nie? Szklanki, kubki, pierdółki, takie rzeczy. Czekajcie, jakieś ceny wam pokażę, tak? Bo będziecie zaraz pytali, takie coś kosztuje. O, takie coś 9,30. I ile tego jest? 32, nie? Kosztuje 9. Jakieś talerzyki, nie? Czy na imprezy talerzyki, o, macie na przykład tak. 150 talerzyków, 8,50 kosztuje papierowych, nie? Tak żebyście wiedzieli, nie? Kolorowe talerzyki, $6.20, to są już takie, że nas takie wytłoczone, nie? Cyk. O, takie piękne sztuczce, $12. Jest takie komplety porobione, pozawijane od razu, 2, 4, 5, 10. 10 na... To dolar za sztukę wychodzi, nie? $1.20 za sztukę. No takie coś, nie? Pokażę wam tam jeszcze z tamtej strony. Powiem szczerze, że kurde, rzadko w tym sklepie bywam, bo... Ale...
też jakieś tacki, nie tacki, takie rzeczy. Nie wiem, czy takie coś was interesuje, ale przejdę tak. Przejdę tak, żebyście widzieli, co tu jest, nie? Tu jakieś, co tu są? Pierdółki, nie? Tu już dla dziewczynek, tu dla... To też jakieś wazony takie na cukierki, nie cukierki, takie rzeczy, nie? O, i na Halloween jeszcze ogólnie to się takie cukierki duże kupuje, się daje dzieciakom. Tu akurat nie nawet wyprzedaże są, nie? To patrzcie tu. Taki miks kosztuje 13-14 dolarów. Jeszcze Halloween się nie zaczęły, a tu już są wyprzedaże, nie? A to może z tamtego roku, nie? Takie coś, takie kitykety 17 dolarów, nie? Co tu jeszcze? Tak, żebyście wiedzieli, jakie mniej więcej ceny są. Tam jest dużo balonów, nie? Takie różne, na różne urodziny, na różne takie rzeczy. Także... Nie, no spoko, jak ktoś coś szuka, no to kurde zawsze znajdzie, nie? Coś. Myszka Miki, kaczor Donald, pierdółki takie. Tutaj jest jakiś taki typowo Barbie dla dziewczynek, a tu dla chłopaków. Tak, coś takiego poskładane. O, taki Spidermanik. To też jest właśnie na te cukierki, co wam mówiłem, nie, że... No nie, tu jeszcze dwa te są, to nie, nie przejdę tędy i tędy. Przejdę tylko tędy, wam pokażę, bo już mi się... A dobra, co mam do stracenia? Chcieliście widzieć wszystko, to będziecie widzieć wszystko. Jeszcze jakieś balony takie dziwne. Tu są różne takie świeczki, nie świeczki, na urodziny, nie, to... Ile takie coś na przykład, macie tu mniej więcej ceny, nie, żebyście mieli... Mieli dla porównania, ile coś kosztuje. Tutaj balony. Balony, balony, balony. Przykładowo 72 balony kosztuje 7 dolarów, nie? Gdzieś tu był jeszcze kiedyś, widziałem ten, miałem kupować sobie do tego, do dmuchania balonów. Hel, ale nie wiem, gdzieś tu może będzie. Takie pompki nawet są do dmuchania, nie? Jak wam się nie chce buzią dmuchać, to sobie pompeczką możecie dmuchać za 4 baki. No, jakieś, nie wiem, do zatykania balonów. Takie pierdoły. O, to jest chyba butla, tak? Balon, a nie, to jest kolumna, ale gdzieś tutaj też kiedyś butla widziałem z tym. Okej, okay, co tu jeszcze jest ciekawego? Tu są już jakieś te, są jakieś, kurcze, karteczki, nie karteczki. Takie rzeczy, nie? Także tak to... Ja lecę tam szukać coś dla tego małego łobuza, jak ten. Dajcie sobie subskrypcję, dajcie łapę, będziecie na bieżąco, dajcie dzwonka, będzie się działo. Pozdro.